Cześć wszystkim! Dzisiaj mam dla Was recenzję polskiego noża, model Urban Neck, autorstwa pana Jakuba Szydłowskiego, znanego w środowisku noży entuzjastów jako Garbaty Knives. Pudełko zawiera breloczek wykonany ze skóry naturalnej, opaskę odblaskową z logiem producenta, ulotkę producenta wraz z zaleceniami co do konserwacji noża. Były jeszcze trzy krówki, ale już je zjadłem. Naprawdę bardzo miły akcent ze strony producenta i wreszcie sam nóż. Zacznijmy od pochewki. Zrobiona jest z kydeksu w kolorze Army Green, ale wybór barw jest bardzo szeroki. 5 otworów umożliwia zamocowanie noża według indywidualnych preferencji. Ogólnie bardzo starannie wykonana pochewka, która pewnie trzyma nóż. Przejdźmy do samego noża. Długość całkowita 18 cm, długość głowni 7,5 cm, grubość głowni 4,4 mm, a więc sporo. Materiał noża to NMV, jest to stal wysokowęglowa, hartowana pomiędzy 58-59 Hz, szlif płaski, niepełny. Cały nóż jest pokryty nagarem, jest to spalony po hartowaniu olej spożywczy, który stworzył dość ciekawą powłokę antykorozyjną. Warto zwrócić uwagę, że na każdym nożu wychodzi ona trochę inaczej, co daje narzędziu pewnej unikatowości. Tak jak wspomniałem, do tego procesu został wykorzystany olej spożywczy, więc nóż śmiało może mieć kontakt z żywnością bez jakiejkolwiek szkodliwości dla człowieka. Stal węglowa wymaga konserwacji, do tego również polecam używać oleje spożywcze, ponieważ dobrze zabezpieczają nóż przed korozją, są bezpieczne, no i nie psują smaku potraw. Na nożu wybite logo producenta. Które przypomina trochę symbol Polski walczącej z okresu II wojny światowej. Rękojeść to plot z paracordów w kolorze Army Green, tak samo jak kydeks, choć tutaj również jest bardzo szeroki zakres wyboru. Nóż dobrze leży w dłoni, pewnie. Podsumowując, pomimo że nóż nazywa się Urban Neck, nie musi służyć tylko jako miejskie narzędzie EDC. Z racji swoich parametrów doskonale sprawdzi się w terenie, również jako podstawowe narzędzie pracy. Poradzi sobie z każdym, nawet najcięższym zadaniem, rąbanie, batonowanie, podważanie, nie ma problemu. Nóż nie do zarżnięcia, ostrość trzyma wyśmienicie, w końcu węglówka. Zapomniałem dodać, że nóż pachnie żelazem, żadna nierdzewka tak nie pachnie. Prawdziwe narzędzie z charakterem. To tyle w tej recenzji. Dzięki za oglądanie.